Wejściu Polski do Unii towarzyszył w Lublinie Kongres Rektorów Uniwersytetów Europejskich, zakończony podpisaniem deklaracji lubelskiej. Miasto przez 3 dni pełniło funkcję akademickiej stolicy Europy. Uczestnicy szczytu w tym czasie debatowali nad przyszłością szkolnictwa wyższego, zwracając uwagę na rozwój języków narodowych w publikacjach naukowych i potrzebę promocji dziedzictwa kulturowego Europy. Rektorzy dyskutowali również na temat spójności systemu edukacji proeuropejskiej i jednocześnie otwieraniu się na państwa wschodnie – Rosję, Białoruś, Ukrainę, Rumunię i Bułgarię. Do uczestników spotkania naszego skierował list papież Jan Paweł II. Mówiąc o akademickim etosie, wskazywał zadania, które stoją przed uczelniami w Zjednoczonej Europie. Podkreślił wagę akademickiej wolności myślenia opartej na humanistycznej tradycji, która winna stać u podstaw uniwersyteckiego kształcenia. Wspomniał także o zagrożeniach, które pojawiają się przed nauką akademicką w erze europejskiej transformacji. Obrady kongresu zakończyły się podpisaniem deklaracji lubelskiej, dokumentu dorównującego rangą deklaracjom lizbońskiej i bolońskiej. Wychowanie przyszłych obywateli Europy w poszanowaniu własnej tradycji to jeden z ważniejszych postulatów deklaracji. Janek strzelił, tabliczka numer 9. 49 i 10. Dobra, ogłaszam wszem i wobec, że pierwsze miejsce w naszym konkursie uzyskał zawodnik tam z numerem 1. Paweł, brawa dla niego!